Jeden z bohaterów dzisiejszego pierwszego sparingu, meczu kontrolnego w nowym roku, Piotr Kurbiel, 2 gole. Jesteś zadowolony, czy tych sytuacji trochę było więcej? No było więcej, no tak do końca nie mogę być zadowolony, bo miałem jeszcze 2 sytuacje, w których mogłem strzelić bramkę, ale jakoś te 2 bramki też mnie podbudowały do dalszej, cięższej pracy i jakoś dobrze jakoś rozpoczęliśmy ogólnie całą drużyną te przygotowania tym meczem. Na tobie może spocząć trochę większy obowiązek teraz za zdobywanie goli w zespole rezerw. Wiemy, że z zespołem pożegnał się Patryk Wolski. No i teraz ta walka o miejsce numer 1 na szpicy no właściwie rozgrywa się między tobą a Krzysztofem Gładoszem. Czujesz taką większą motywację, większą presję też związaną z tym, że możesz być bardziej odpowiedzialny za strzelanie bramek w rundzie wiosennej dla zespołu rezerw. No byłem przygotowany też na to, bo rozmawiałem wcześniej też z Patrykiem Wolskim i Patryk powiedział, że raczej będzie odchodził i też byłem mentalnie też przygotowany na to, że będzie ta rywalizacja teraz z Krzyśkiem i jakoś będziemy razem rywalizować ze sobą. To naprawdę motywuje też mnie pewnie i Krzyśka również do ciężkiej pracy i Dobrze wyglądasz. Trener Patryk Kniat chwalił cię, że bardzo dobrze wyglądasz już u progu okresu przygotowawczego. Z czego to wynika twoim zdaniem? No to w głowie siedzi na można powiedzieć, nie? Że jakoś też się przygotowuje do tego, żeby się jak najlepiej pokazać też przy trenerach czy tam trenerach pierwszego zespołu. Chcę dać siebie wszystko w każdym meczu i na każdym treningu i jakoś pokazywać swoją dyspozycję też dobrą w meczach i też na treningu. No. Czy to jest dla ciebie przełomowa runda ta, która teraz tak będzie, tak ją traktujesz, czy jeszcze dajesz sobie trochę czasu? Można powiedzieć, że tak, bo tak można powiedzieć, że ostatnie takie pół roku dla mnie szkoła i wzięcie wszystkiego, całości tej treningów od trenerów, czy zespołu rezerw, wszystkiego takiego, nie wiem, mentalnego, czy piłkarskiego. I takie ostatnie takie pół roku, gdzie mogę dać naprawdę na maksa, pokazać się z dobrej strony i też przy trenerach drugiego zespołu i przy trenerach pierwszego zespołu.